Witajcie kochani w kolejnej części bajek nie tylko dla dzieci. Jak widzicie mam łuk i strzałę, to może oznaczać tylko jedno. Idziemy na polowanie, upolować ciekawą historię. Zaczynamy! Bajka o radomskim łuczniku. Renata Maźwa. Dawno, dawno temu w mieście zwanym Radom żył ceniony łucznik Radem. Cieszył się powszechnym szacunkiem i uwielbieniem wśród ludzi, a to dlatego, że pilnował ich bezpieczeństwa. Szkolił także mężczyzn, aby za kilka lat, kiedy on zejdzie z tego świata, któryś z nich zajął jego miejsce. Był obiektywnym nauczycielem. Nie wybierał faworytów, a do każdego miał indywidualne podejście. Właśnie dlatego wszyscy jego uczniowie potrafili sprawnie posługiwać się łukiem. Łucznik bał się jednak, że ktoś stanie się lepszy od niego i zastąpi go przedwcześnie. Dlatego nauczał tylko podstaw łucznictwa. Jeden z uczniów Radema, Raskor, bardzo się oburzył, gdy o tym usłyszał i za cel życiowy postawił sobie zająć jego miejsce. Ćwiczył dzień i noc, zaniedbując przy tym rodzinę i pracę. Wkrótce zostawiła go żona i stracił źródło zarobku. Żył z oszczędności, jadł polowaną przez siebie zwierzynę upieczoną nad ogniskiem. Po pewnym czasie stał się drugim, najlepszym łucznikiem w mieście i zaczął rywalizować z Rademem. Ten natomiast, wiedząc, jak wielką wiedzę na temat łucznictwa posiada, nie przejął się przeciwnikiem. Pewnego dnia przebywający na zamku król ogłosił wielką ucztę. Z tej okazji poprosił Radema o upolowanie najlepszej zwierzyny, jaką tylko spotka. Łucznik zgodził się ochoczo i jeszcze tego samego dnia postanowił wyruszyć na polowanie, aby znaleźć idealną dziczyznę dla władcy. Zanim jednak powędrował w świat, zdecydował się zapytać Raskora o teren bogaty w zwierzynę. W głowie Raskora zrodził się podstęp. Zapytany o właściwą ścieżkę odpowiedział: drogą piaszczystą idź wprost przed siebie. Skręć, gdy ujrzysz żyzną glebę. W stronę strumyka skieruj swą głowę. Nurt rzeki wskaże ścieżkę tobie. Wędruj, aż ujrzysz rog jelenie. Poczujesz wtedy rozanielenie. Łuk wyciągnij swój potężny, a grot strzały tej mosiężny skieruj na ogromne zwierzę i iskrę śmierci poślij ofierze. Radem podziękował mu i wyruszył w drogę. Mężczyzna uśmiechnął się i zaraz po wyjściu konkurenta sięgnął po swój łuk. Skierował swe kroki do drugiej bramy, którą powinien pójść jego przeciwnik, bowiem to właśnie ona prowadziła na bogatą zwierzynę ziemię, o którą pytał jegomość. Swojego rywala pokierował jednak na pustą polanę, gdzie nie mieszkały nigdy zwierzęta. Raskor upolował kilka zdobyczy. Jedną z nich był największy jeleń, jakiego ktokolwiek widział. Wrócił zaraz do domu, aby je oporządzić i natrzeć miksturą, którą kupił od wędrownego handlarza. Płyn ten powodował natychmiastowe pogorszenie stanu zdrowia, a w najgorszym przypadku śmierć. Zadowolony z siebie poszedł do króla i wręczając mu zwierzęta powiedział, że to zdobycze Radema, który poprosił go o dostarczenie i gdy wyruszy ponownie na polowanie. Ucieszony król przyjął podarek i dał mu 200 złotych monet do przekazania łucznikowi. Mężczyzna ukłonił się nisko i powrócił do domu, by przygotować się na ucztę. Bowiem działo się to wszystko wczesnym rankiem, a w chwili dostarczenia pożywienia do władcy wybiła godzina 6 wieczorem. Punktualnie o 6:40 w mieście ogłoszono,
że uczta została odwołana ze względu na zatrute mięso. Winowajcom ogłoszono radema. Bramy miasta zostały obstawione przez strażników, którzy mieli go schwytać zaraz po powrocie z polowania. Tak też się stało. Mężczyzna próbował się tłumaczyć, oskarżając o wszystko raz skoro, jednak nikt nie wierzył w jego słowa. Postanowiono go ukarać, zabierając mu łuk i strzały. Oraz rzucić na niego klątwę, po której w dzień stawałby się posągiem. Klątwę tę można było złamać jedynie po odnalezieniu przez niego zabranych przedmiotów. Tak też uczyniono. Raskor osiągnął swój cel. Został cenionym i szanowanym nadwornym łucznikiem. Spotykał czasem Radema po zmroku, kiedy to nieszczęśnik próbował odnaleźć swoją własność. Którejś nocy dał mu wskazówkę, gdzie znajdują się poszukiwane rzeczy. Ten jednak, pamiętając o zachowaniu łucznika, szukał wszędzie, byle nie tam, gdzie wskazał zdrajca. I tak błąka się po nocach do dziś, próbując złamać klątwę posągu. Radem, łucznik bezcięciwy i strzał. Dziękuję Wam za uwagę. Wybierzcie się na spacer do centrum miasta. Poszukajcie łucznika, bo na pewno tam jest. A może kiedyś pomożecie mu szukać i łuku, i strzał. I klątwa zostanie zdjęta. A do tego mam dla Was plan. Narysujcie w międzyczasie ilustracje do tej bajki, przyślijcie mi ich zdjęcia na Messenger bądź dodajcie do komentarzy, a ja stworzę galerię i ilustracja, która dostanie najwięcej polubień, zostanie ogłoszona zwycięską. A już niedługo kolejna bajka, bardzo emocjonalna. Także wypatrujcie. Żegnam się z Wami ciepło. Pa!